Serwer Skyblock, który dzisiaj zobaczycie, to nie jest jakiś tam picuś po prostu skopiowany od jednego większego serwera. Ten Skyblock zawiera sobie wszystko, co prawilny Skyblock powinien w sobie właśnie mieć. Witajcie tutaj Remixu i jesteśmy sobie dzisiaj na serwerze cubestorm.pl. No i co pokrótce jakby to powiedzieć, cubestorm.pl to serwerownia polska, jak to może sugerować polska nazwa.pl. Znajdujemy się teraz oczywiście na spawnie tegoż tutaj serwera Skyblock, Survival oraz Duels, który powstanie już niebawem. Oczywiście od jakiegoś czasu sobie gram na Skyblocku, więc sobie od razu mogę tutaj już wchodzić. No i witamy bardzo serdecznie na spawnie serwera cubestorm.pl, serwera Skyblock. Po prawej stronie oczywiście mam Mikołaja, który tam uznaje mi nagrodę dzienną. Od razu tutaj po lewej można sobie kupić też zwierzaka. Zwierzaki tutaj mamy różne, wilki, koty, endermany, płomyki. Trzeba sobie tutaj poodblokowywać za tokeny. Walutą tutaj na serwerze są tokeny, można je po prostu kupić w sklepie na stronie cubestorm.pl albo po prostu grając na serwerze, którym to jakimś cudem dostałem rangę YouTube. No i oczywiście bardzo ładnie spawn, tylko no tutaj render distance mam troszkę niski, ale tutaj spawn wygląda właśnie w ten sposób, jest cały tutaj ośnieżony, po prostu ładnie, świątecznie się tutaj zrobiło. No i dobrze, co tam mamy dalej, co tam mamy dalej, zobaczymy sobie co więcej jest na tym spawnie. Jak widać tutaj co my tu mamy, crafting mamy pierwszy, crafting lucky bloka, dokładniej tutaj będzie lucky bloki, no i już od razu może się odpalić to, że opening lucky bloków, to na pewno można się go tutaj spodziewać. Tutaj dalej mamy coś najfajniejsze w tym serwerze, to właśnie od niego możemy się dowiedzieć, co to są tak zwane wyzwania, bo właśnie o to chodzi. Można sobie tutaj po prostu robić różne rzeczy i zdobywać za to nagrody rzeczowe. Wyzwania startowe tutaj mamy dokładnie, tu już nawet kilka zrobiłem, tutaj nie mogę go powtórzyć. Tu jest następne 128 pszenicy i można zdobyć 4 obsydiany. I są różne wyzwania, można sobie tutaj przychodzić, gierczyć, kiedy ma się na to wystarczająco czasu i sobie robić wyzwania. To są wyzwania VIP, ale tutaj ranga VIP to tam dostępna jest na stronie oczywiście. Tu świąteczny event, tabliczki, czekolady na warp, wyzwania można tutaj robić ze świątecznego eventu, można sobie wymienić tutaj na jakiś klucz do złotej skrzynki, świąteczne kilofy. Co dalej jeszcze z takiego spawnu? No to po prostu jest tutaj jako jest. Tutaj spawn nie musi, jest bardzo ładny, nie musi być super funkcjonalny, bo chyba najważniejszą rzeczą na tym serwerze jest po prostu budowanie swojej wyspy. Dlatego się wybierzmy na tą moją wyspę i jest home. I witamy bardzo serdecznie na mojej wyspie. Tutaj jest dokładnie spawn, już myślałem, że to się nie załadowało po prostu. No i tak wygląda moja wyspa, jest po prostu bardzo ładnie tutaj zrobiona, jest tutaj domek, jest farma drzew, jest farma pszenicy, nieskończone źródło, wielkie drzewa. Gram tutaj od kilku dni i sobie takie coś po prostu zbudowałem. 28 graczy i z reguły taka liczba utrzymuje się przez większość dnia. Serwer żyje, to jest najważniejsze. A w samym domku sobie zrobiłem tutaj, jest piecyk, jest wytwarzarka i wielka skrzynka, wytwarzarka. No i oczywiście są tutaj właśnie, to są właśnie generatory kobla, można sobie je tutaj ustawić. Ich respawn jest tutaj dość powolny po prostu, ale można sobie przynajmniej go zebrać, ulepszyć za 5000, żeby po prostu generował szybciej. I z takiej koblarki generują się również lapisy i różnego rodzaju inne itemki. A na górze jest łóżko i w sumie to nic więcej tutaj nie ma. Jaką mam taktykę na tym serwerze, żeby tutaj skutecznie zarabiać? Najprostszą taktyką, którą tutaj znalazłem, jest właśnie tutaj skupienie się na tych drzewach. Udaje mi się tutaj całkiem sporo z takiej farmy zebrać. Tutaj na razie mam tu poziom 7. Może jeszcze od razu możemy tak... Wow. Toż to rip. Wyspa na razie jest tutaj taka mała, jest ograniczona tutaj borderem po prostu jak normalnie na końcu mapy. Można oczywiście tą wyspę rozszerzyć pod komendą wyspa. Mamy cały menadżer wyspy. Możemy sobie go na nią powrócić, zarządzać ustawieniami, ulepszyć. Warpy graczy, możemy tutaj zobaczyć topkę oraz wyzwania właśnie. I tu ustawienia, tu jest właśnie border. O, można wyłączyć border. O, żeby tutaj nie przeszkadzał, bo czasami przeszkadzał ten border faktycznie. Teraz już nie ma tej czerwonej poświaty, ale uwaga, można spaść. Następnie z tym można ustawić sobie różny biom oraz miejsce teleportu. Na razie mam tutaj taki fajny punkt centralny. Tutaj na dół jeszcze nie będę przechodzić, bo tam się robią rzeczy w dół. A ulepszenie wyspy jest za 5000 i to idzie o 10 kratek w każdą stronę. Jak ma się rangę VIP, to można od razu sobie rozszerzyć o 10 kratek więcej. No może zbiorę tą pszenicę, bo tutaj strzymałem to specjalnie tutaj, żeby tutaj wam pokazać, ile z takiej pszenicy można sobie tutaj zyskać. Nie wiem, czemu mnie tak biło, ale rolnictwo przynajmniej nowy poziom osiągnąłem. No nie zebrałem niestety do tego challenge'u, ale jednak zobaczymy. Musiałem to depnąć, naprawdę musiałem to depnąć. Muszę iść po motykę na słońce, którego tutaj oczywiście nie ma.
Oj, motyka. Z motyką bez słońca się porywać. Cyk. Oczywiście pod komendą sklep możemy sobie zobaczyć tutaj, posprzedawać różne rzeczy, jedzenie i farma. Lewym przyciskiem się kupuje, prawym przyciskiem się sprzedaje i pszenicę sobie tutaj sprzedamy całą. Tutaj za 445 cała pszenica pójdzie. Tutaj jest drzew mniej więcej podobnie, ale przy okazji trochę szybciej idzie. Zasadzę tą farmę, żeby to się robiło dalej, co nie? Niestety to jest kolejny serwer Skyblock, który trzeba grać na tym serwerze i być online, żeby się tutaj wszystko rozwijało. Oczywiście słyszałem, że można ustawić sobie jakieś obserwery i wtedy nie będąc na serwerze albo będąc w innym miejscu wyspy, sadzonki i wszystkie drzewa się tutaj respią i wcale nie trzeba tutaj stać i jawczyć. Ile można umierać. No dobra, skoro zasadziłem już tyle sadzonek, to sprzedamy sobie resztę tych sadzonek. Sprzedajemy nasiona pszenicy za 159. No i jeszcze możemy oczywiście zobaczyć, ile z takiego jednego drzewa zdobędziemy sobie tutaj. No i co mogę powiedzieć po prostu, jeżeli chcecie więcej odcinku, jeżeli wystarczająco was już tutaj zachęciłem i chcecie po prostu więcej odcinku z serwera, no to po prostu oczekujcie, bo wydaje mi się, że mogą się pojawić jakieś kolejne odcinki, bo serwer jest naprawdę spoko. A jakbyście chcieli szybciej odcinek, to 30 łapek w górę, to by było mniej więcej tyle, ile bym tutaj sobie oczekiwał. No i tak to właśnie z tymi dębami jest. Chciałem sobie tutaj świerki zasadzić, ale zasadzę sobie kiedyś indziej. Jejejej, nie będę się powtarzać, I like cable. No i trzeci raz umrzeć na odcinku, no naprawdę pozdrawiam. Chyba wszystko tutaj zebrałem, ale jeszcze się upewnię. 22 takie bloki, znaczy 23 dokładnie, bo jeszcze ten. Idę sobie do sklepu i z takiego jednego wielkiego drzewa udaje mi się tutaj sprzedać 230. No i proszę bardzo, 5K, mogę od razu na odcinku rozszerzyć sobie wyspę. Coś na pewno na następny przygotuję, a chciałbym nagrać następny. Pomóżcie czasowi i dajcie szansę, po prostu dajcie 30 łapek w górę pod tym odcinkiem i się na pewno kolejny zrobi. No możemy sobie od razu wyspę rozszerzyć, bo to będzie na pewno fajne. Wyspę to jest tak, ulepszenia i powiększamy wyspę o 10 kratek. Proszę bardzo, za darmo. No nie wiem, czy tak za darmo, tutaj niestety nie poszło za darmo, ale przynajmniej wyspa może iść już o 10 kratek do przodu. I świetnie, normalnie... Wow. No nie wiem, czy dobrze zrobiłem to w farmie po prostu, powiedzcie mi, tutaj na razie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kratek wysokości mogło rosnąć drzewa i tak niechętnie chcą rosnąć. Muszę to jakoś rozbudować i przemyśleć tą konstrukcję, a to się zrobi wielopoziomowe, taki mam plan. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego taka wyspa jest nawet taka lepsza niż na jednym serwerze, który budowałem, taka trochę ładniejsza, ułożona. No mam taką pewną zasadę, którą wyznaję wobec wielu serwerów, jeżeli serwer jest dobry, to i jakość wyspy, którą buduję, jest adekwatna do jakości serwera, na jakim gram, więc jeżeli jest dobrze, to serwer chyba jest dobry, co nie? Myślę, że tym akcentem możemy podsumować ten krótki odcinek z prezentacji serwera cubestorm.pl. A już wkrótce na tym serwerze pojawią się również kopalnie, w których będzie można sobie tutaj zebrać po prostu jakieś itemki, coś po prostu pokopać, także będzie można siedzieć jeszcze dłużej na tym serwerze i jeszcze więcej coś pokopywać. A tak to zapraszam was na serwer cubestorm.pl, działa na wersji 1.16.5, możecie mnie tam spotkać, popisać. Filmik nie był jakoś tam sponsorowany, nie otrzymałem z tego jakichś żadnych korzyści finansowych, tylko po prostu generalnie fajna prezentacja serwera i otwarcie nowych możliwości na kanale. A naprawdę warto korzystać po prostu będąc w różnych miejscach. Muszę więcej mrugać tymi oczami. Nie będzie tak sucho przynajmniej. cubestorm.pl 1.16.5. Zapraszam i polecam gorąco. I dziękuję wam oczywiście bardzo za uwagę. 30 łapek w górę i kolejny odcinek. No pewnie wypuszczę go jakoś tam szybciej, ale jeżeli chcecie na pewno od razu, żebym się zabierał na zanagrywanie, to wiecie co robić. Tymczasem ja lecę grać i widzimy się w najbliższym odcinku. Na razie, no i cześć. Oj, Olek, co żeś ty zrobił, że po prostu tak mogłeś upaść?